Polski FL Chicago 92 i oraz 99 i 9 FM Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felitonu Obudź się Polsko, Obudź Polonią. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Witam i pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube, po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę. I międzynarodowych słuchaczy moich falietonów. Odległe kontynenty: Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę, Polaków na Bliskim Wschodzie, słuchaczy w Rzeczpospolitej Polskiej i w całej Europie. Polacy są wszędzie. Z satysfakcją odnotowywuję, że zamieszkujący inne państwa na świecie mówią o sobie Polacy. Bo tak samo jak na przykład niektórzy Amerykanie mówią o sobie, że jestem pochodzenia polskiego. To jest miłe, to jest warte podkreślenia. Dzisiejsze spotkanie antenowe będzie kontynuacją przeglądu informacji agencyjnych, które dotyczą postaw polityków i obywateli innych narodowości. A ponadto jak inne narody bronią swojej godności. Na YouTube od. Omawiam postawę polityków Włoch, Węgier i Białorusi. Najnowszy felieton, gdzie Serbia pozywa NATO przed obliczem Międzynarodowego Trybunału za bombardowanie Jugosławii i postawie Serbii i Serbów na arenie międzynarodowej. Na YouTube w tym kanale jest wcześniejszy felieton w tytule Kosowo jest Serbia życzenia dla serbskich generałów odsiadujących wyroki w Polsce. Felieton był prezentowany na antenie tego radia. Odniosę się również do wydarzeń z wcześniej opublikowanych felietonów. Okazuje się, że niewielu znało informacje prezentowane we wcześniejszych felietonach o Serbii. Weekendowe agencje informacyjne opublikowały wiadomość, a informacja tematycznie jest bardzo mocno związana z moim opublikowanym felietonem o pozwie Serbów. Otóż administracja Stanów Zjednoczonych zwróciła się do sekretarza generalnego Gutierresa o opracowanie strategii wyjścia misji ONZ w Kosowie po prawie 20-letniej obecności w tym rejonie. Wcześniej ambasador Ameryki, Nikki Haley argumentowała, że misja, Organizacji Narodów Zjednoczonych pozostaje niezmieniona, mimo że długo wypełniała swój mandat wspierania pokoju. Tak mówiła amerykańska ambasador przy ONZ. Nie wiem, ilu zwróciło na to uwagę, że jak to zgrabnie nazwano, pani ambasador Ameryki przy ONZ, Hillary, podała się do dymisji, a prezydent Trump jej rezygnację przyjął bez zastrzeżeń. Jak zawsze pojawiły się spekulacje prasowe, podając przyczyny dymisji Healy. Jedną z nich miały być kontrowersje wokół opłacanych przez Healy prywatnych odrzutowców za pieniądze z budżetu, ale to nie było jasne. Czy rzeczywiście była taka Przyczyna tej dymisji, jak wspomniałem, były to spekulacje. Po informacji, o której mówię, że administracja amerykańska chce wycofania misji wojskowej z Kosowa, wiadomym jest, że postawa ambasador Healy była inna od postawy prezydenta Trumpa w wielu kwestiach. Pani ambasador Healy po nominacji na urząd poczuła taki wiatr w żagle, że prezydent musiał powstrzymać te zapędy. Poważną niesubordynacją wobec prezydenta Trumpa było to, że już w kwietniu bieżącego roku doszło do ostrej wymiany między Hilli a Białym Domem, gdzie jeden z doradców prezydenta zasugerował, że przedwcześnie ogłosiła ona nowe sankcje przeciwko Rosji. Doradca gospodarczy Trumpa mówił wówczas, że Hilli powiedziała o sankcjach w wyniku Cytat, chwilowego zaćmienia, dosłownie momentary confusion. W rozmowie z Fox News Haley odpowiedziała, cytuję, z całym szacunkiem zaćmienia mi się nie zdarzają. Haley odejdzie ze stanowiska z końcem 2018 roku. Kiedyś w czasach przed 1989 roku w Polsce ze stanowisko rezygnowano ze względu na stan zdrowia. A w uzupełnieniu zapytam, i jak tu nie lubić prezydenta Trumpa? Wiele jego decyzji jest niezrozumiałych, ale po czasie, późniejszym, tak jak ta informacja o Hili, wyjaśnia wszystko. Brawo prezydent Trump, koniec z tymi misjami na koszt amerykańskiego podatnika. Wracając do wycofania się Ameryki z misji w Kosowie, przypomnę, że misja ONZ została ustanowiona w 1999 roku jako tymczasowa administracja w Kosowie w następstwie wojny w latach 98-99 między serbskimi siłami a kosowskimi Albańczykami. Każda decyzja o zamknięciu misji musi być podjęta przez Radę Bezpieczeństwa, która ma władzę ustanowienia i zakończenia operacji ONZ. Rosja, jedna z pięciu uprawnionych do weta w Radzie Bezpieczeństwa, uważnie obserwowała Kosowo, często wyrażając zaniepokojenie losem mniejszościowych Serbów. Wiadomym jest, że Serbowie tylko i wyłącznie mogą wygrywać, będąc pod dyplomatycznym protektoratem Rosji. Oczywiście to, o czym mówię, jest tylko dla myślących, natomiast Ameryka zdecydowanie przekazuje największy wkład finansowy na utrzymanie misji pokojowych na świecie. Szanowni państwo, zdecydowałem o przekazaniu tej informacji, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, wiąże się z już opublikowanym felietonem o postawie Serbii. Postawy Serbów i władz Serbii nie można w żaden sposób porównać do postawy Polaków, zwykłych obywateli, a także polityków z Polski, jeśli są tacy, którzy tej różnicy nie widzą. To niewiele widzą, a nawet gorzej, bo nigdy nie zobaczą. Zawsze zapraszam do myślenia, do indywidualnych przemyśleń. Zapraszam wszystkich do refleksji, do spokojnego analizowania postawy Serbów. Nie boją się, wiedzą, czego chcą, a to, co powiedział ich największy przeciwnik z Kosowa, powinno świadczyć o tym, jak twardy. I niezmienny jest kręgosłup narodowy Serbów. Proszę zastanówcie się, co by było, gdyby w Serbii rządzili tacy politykierzy, jak z bliższego nam polskiego Polakom obrazu. Domyślać się można, że tamtejszy parlament nie tylko uznałby niepodległość Kosowa, ale że też Serbia wypłaciłaby odszkodowania przedstawicielom narodowości Kosowa za te wszystkie lata udręki, a prezydent i biskupi tyle że prawosławni na wyścigi wszystkich wokoło by przepraszali w imieniu wszystkich Serbów. Czy to domniemanie myślowe wpisuje się w pewien już znany wam obraz w Polsce? Przepraszania? Jak my, Polacy, możemy narzekać, że na nas napadali i napadają? Jak można nieustannie narzekać, że inni Polakami i Polską pomiatają i szastają, skoro obywatele i politycy zachowują się jak jeździec bez głowy? I bez kręgosłupa. Dlaczego nie jesteśmy w stanie wybrać takich władz, które będą dbały o interesy Polaków na zewnątrz i wewnątrz Polski? Są wśród nas uprzywilejowani, którzy mieli i mają raj w Polsce od wieków, a tylko i wyłącznie, że zobojętniały naród pozwala na to. Polska potrzebuje oddanych, nieobojętnych obywateli, obywateli, którym nie wszystko jedno kij czy drewno. Polska potrzebuje obywateli zjednoczonej myśli i celu skończyć z żartem o trzech Polakach, którzy mogą stworzyć najmniej cztery partie albo cztery opinie na każdy temat wstańmy wreszcie na nasze własne nogi. Szanowni Państwo, nie krzyczcie, że ktoś was okradł i okrada, kiedy ciągle pozostawiacie otwarte drzwi. Nie krzyczcie, a zacznijcie myśleć o zmianie swojej postawy. Nikt za was tego nie zrobi, a jeśli nawet zrobi, a obecnie robi, to czy jesteście z tego zadowoleni? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wszystkim do indywidualnej oceny. Przypominam także motto, które to. Towarzyszy już opublikowanym Twaletonom od dawna. Teraz nie zdobywa się ziem, terytorium, by mieć ludzi. Podbija się duszę i psychikę ludzką, podbija się człowieka. Opanowawszy psychikę ludzką, ma się w ręku człowieka i wtedy zajmuje się teren. Dlaczego w Polsce psychikę wielu Polaków tak szybko opanowano? Dlaczego Polacy są obojętni? Ale pretensjonalni uważają, że im się należy, że wszystko zostanie podanie, podane na srebrnej tacy. Dlaczego Polacy masowo ulegli iluzji złotych nocników? Powtarzam, myśleć należy, Szanowni Państwo, należy myśleć. Przestać myśleć to gorzej niż przestać oddychać. Jak długo jeszcze będziemy narzekać, że inni rozum mają? Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na YouTube. Po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Dziękuję bardzo. To Zanon Golba z organizacji polsko-włoskiej Felicitanie Obudź się Polsko, Obudź się Polonio.